Dwunasty tom, 16 marca 1918 roku. Wszystko, co dusza czyni, składając to w woli Bożej, służy Jezusowi za pokarm i szatę. On zaś troszczy się o duszę we wszystkim. Poczułam wielką potrzebę i skierowałam swoje bolesne skargi do Jezusa. On zaś pełen dobroci, wyszedł z mojego wnętrza przybrany w szatę, usłaną błyszczącymi diamentami, jakby budząc się z głębokiego snu, pełen czułości, powiedział do mnie: Córko moja, czego pragniesz? Twoje skargi zraniły moje serce i obudziłem się, aby natychmiast odpowiedzieć na Twoje potrzeby. Musisz wiedzieć, że przebywałem w Twoim sercu i kiedy dokonywałaś swoich czynów, kiedy odmawiałaś swoje modlitwy, dawałaś za zadośćuczynienie i kiedy przelewałaś się w moją wolę i mnie miłowałaś, przyjmowałem to wszystko dla siebie i wykorzystywałem, aby się pożywić i upiększyć moją szatę drogocennymi diamentami. A kiedy mnie miłowałaś, modliłaś się i temu podobne, pozostawałaś jakby spragniona, jak gdybyś nic nie uczyniła. To ja brałem wszystko dla siebie, gdyż dałaś mi całkowitą swobodę. Kiedy dusza tak postępuje, ja nie potrafię stać bezczynnie w jej potrzebach. Staję się dla niej wszystkim tym, czego ona potrzebuje. Powiedz mi zatem, czego pragniesz. Powiedziałam mu o swoich skrajnych potrzebach. Raniąc gorzkie łzy, tak, iż zamoczyłam przenajświętsze ręce Jezusa. Słodki Jezus przytulił mnie do swojego serca, przelewając ze swojego serca do mojego bardzo słodką wodę, która mnie całkowicie orzeźwiła. Potem dodał: Córko moja, nie obawiaj się, ja będę dla ciebie wszystkim. Jeśli zabraknie stworzeń, ja uczynię wszystko. Wprowadzę Cię w Twój zwyczajowy stan i uwolnię Cię z niego. Nigdy Cię nie opuszczę. Jesteś mi zbyt droga. Wychowałem Cię w mojej woli. Jesteś częścią mnie. Będę Cię strzegł i powiem wszystkim. Niech nikt jej nie rusza. Uspokój się zatem, gdyż Twój Jezus Cię nie opuści.